Rozejrzyj się. Chcę, żebyś wyszedł z murów, które cię otaczają, a które sam zbudowałeś. Spojrzał w niebo. Poczuł zapach wiatru i chłód deszczu na skórze. Patrz, zobacz wszystko. Patrz tak długo, aż zrozumiesz. Dojrzysz całe bogactwo, które ci dałam, a które już niedługo stracisz. Czerpiesz ze mnie całymi garściami, jakbym była twoją własnością. Uodporniłeś się na widok cierpienia, które mi zadajesz. Bierzesz. Ciągle tylko bierzesz. Bierzesz wszystko, dzięki czemu choć na chwilę możesz poczuć się bogaty, nie patrząc na konsekwencje. Ale zapomniałeś o czymś. Ty jesteś tu tylko na chwilę. A ja? Istniałam przed tobą, przetrwam i to, co ze mną robisz. A kiedy już będziesz tylko mglistym wspomnieniem, ja pójdę dalej. Odżyję i będzie tak, jakby ciebie, człowieku, nigdy tutaj nie było. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam was serdecznie na kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj nareszcie mogę przyjść do was z moją pracą konkursową na Top 20 NYX Face Awards. Wszyscy w naszej wspaniałej dwudziestce musieliśmy zmierzyć się z jednym tematem, a brzmiał on Nature Goddess, czyli bogini natury. Myślę, że temat jest fantastyczny i można go było na wiele, wiele sposobów zinterpretować. Co prawda jeszcze wszystkich prac nie widziałam, ale znając poziom uczestników, jestem przekonana, że wszyscy dadzą z siebie wszystko i prace będą fenomenalne, więc śledźcie na bieżąco ten konkurs, bo warto. Słowo się rzekło, więc i ja postanowiłam, że dam z siebie wszystko. Długo się głowiłam, jak ugryźć temat i postanowiłam, że postawię na taką właśnie personifikację Matki Natury. Dłużej nie chcę Was zatrzymywać moim gadaniem, więc mam nadzieję, że moja interpretacja podoba Wam się. Jeszcze raz wielkie dzięki, że ze mną jesteście i trzymacie kciuki. Trzymajcie je dalej, subskrybujcie mój kanał, a wtedy nic Was nie ominie. Już więcej nie gadamy. Do roboty. Pracę, którą dzisiaj Wam pokażę, wyjątkowo zaprojektowałam sobie wcześniej. Oto dowód. Sporo elementów jednak dodałam lub zmodyfikowałam. Przejdźmy do rzeczy. Na początek podkład. Użyłam podkładu mineralnego w sztyfcie kolor 02. I tak, istnieją co najmniej dwie metody nakładania tego typu podkładów. Ja robię to tak, że nabieram najpierw na pędzel, a dopiero potem nakładam na twarz. Mam dzięki temu większą kontrolę nad ilością nakładanego produktu, bo kiedy nakładam bezpośrednio ze sztyftu, mam wrażenie, że jest go zawsze za dużo i ciężko go dobrze rozprowadzić. Bezpośrednio natomiast nakładam go na brwi i dobrze wyczesuję, żeby je rozjaśnić. Do rozświetlenia części mojej twarzy użyję białej farby tłustej FX. Ci, którzy mnie już dłużej oglądają, pewnie zauważyli, że często przy charakteryzacjach używam takiej techniki. Przy jasnej skórze daje to fajny i wyrazisty efekt, na co dzień oczywiście bym tak nie zrobiła, ale przy charakteryzacji jest w sam raz. Następnie wybieram cztery odcienie niebieskiego z serii Macaron Lippy i Wicked Lippy i nakładam je i rozcieram taką płaską gąbeczką, również z NYXa. Zwracam uwagę na to, żeby granice kolorów były bardzo ładnie rozblendowane, natomiast już nie zwracam tak wielkiej uwagi na to, żeby była gładziutka faktura,
bo chcę, żeby to było takie żywe i organiczne, jak w naturze. Następnie w ruch idą również pomadki, tym razem w dwóch odcieniach zieleni. A do wykonturowania i podkreślenia policzków użyję zielonej farby FX. Na początek używam również gąbeczki, a potem pomagam sobie pędzlem. Odrobiną tej niebieskiej pomadki podkreślam również konturowanie nosa i ponieważ wszystkie kremowe produkty już nałożyłam na twarz, zagruntuję wszystko pudrem FX. I teraz przerzucam się na cienie. Wybieram dwa piękne odcienie fioletu i różu z serii Primal Colors. I te śliczne, nasycone kolory nakładam u nasady brwi i rozcieram je w kierunku nosa i wewnętrznego kącika oka. Na trochę różu załapie się również nos. Następnie żółty cień z tej samej serii ląduje na dolnej powiece. Koncentruję się tutaj przede wszystkim na wewnętrznym kąciku. Natomiast niebieskim cieniem podkreślam górną powiekę w zewnętrznym kąciku, wyciągając go lekko w górę. Sięgam teraz po paletkę Avant Pop. Tam na środeczku jest taka śliczna, jasna, trawiasta zieleń. Dolną linię rzęs podkreślam jeszcze kredką wodoodporną w kolorze Revolution. Natomiast błękit na górnej powiece podkreślam kredką w kolorze Sunrise Blue z delikatnymi brokatowymi drobinkami. Z bliska wygląda prześlicznie. Na żółty wcześniej nałożony cień nałożę pięknie połyskujący pigment, ale najpierw nałożę glitter primer, do którego pigment pięknie się przyklei. Sięgam teraz po paletkę Sweet Cheeks, jest to paleta róży, z których mieszam trzy te odcienie w dolnym rzędzie i podkreślę nimi przede wszystkim kości żuchwy. Teraz w ruch pójdą kultowe kolorowe eyelinery Vivid Brights w czterech kolorach dopasowanych do tego, co już mam na twarzy i trochę się nimi pobawimy. Jak widzicie, na mojej twarzy pojawia się mnóstwo kropek czy czegoś w rodzaju kolorowych piegów. I pojawił się nawet jakiś chochlik, ale tak naprawdę jest to mój dobry duszek. Białą farbą podkreślam jeszcze fakturę tego niebieskiego koloru na czole, bo uznałam, że jest jednak zbyt gładko. Sięgam po biały eyeliner, dodam nim jeszcze kilka piegów, ale przede wszystkim posłuży mi do wyrysowania kształtu brwi. Tym razem oczywiście ich nie maskowałam, tylko chciałam wykorzystać swój naturalny kształt, podkreślić je jedynie z lekkim twistem. Jeśli chodzi o twarz, to w tym momencie wszystko, wrócę do niej oczywiście później, a teraz dekolt. Do odrysowania kształtu ziemi doskonale nadała się płyta CD. Do namalowania lądów na początek wybrałam kilka produktów w zielonych odcieniach. Na początek za pomocą precyzyjnego pędzelka szkicuję sobie granice wszystkich lądów, a następnie wypełniam je różnymi odcieniami zieleni, patrząc cały czas na oczywiście zdjęcie kuli ziemskiej z kosmosu. Dodaję też oczywiście kilka akcentów w żółcieniach i brązach. Do tego użyłam żółtego cienia, pomadki Macaron Lippi w takim żółto-pomarańczowym odcieniu i brązowej kredki. Żeby błękit oceanu lepiej wybrzmiał, nałożyłam najpierw jako bazę białą farbę FX, a na nią dopiero błękitny cień. Ten sam, którego użyłam przy makijażu oczu. Koloru niebieskiego oczywiście też nie nakładam tak super równomiernie, tylko stopniuję go, w niektórych miejscach musi być bardziej nasycony, w niektórych troszeczkę słabszy. Na tym etapie wszystko pudruję, żeby się nie rozmazało. Jeszcze tylko kilka chmurek, robię je za pomocą białego eyelinera, który najpierw nałożyłam na dłoń, a potem pędzelkiem na kulę ziemską. Pomadka Wicked Lippi w kolorze 12 NV
będzie stanowiła bazę tego całego nieba, które wypełnia pozostałą część dekoltu. Niebo, które otacza moją Ziemię, to nie jest taka czarna, kosmiczna przestrzeń, natomiast szyję znacznie przyciemnię, a użyję do tego kredki Jumbo Pencil w kolorze czarnym, którą rozetrę pędzelkiem, tak żeby zmieszała się z wcześniej nałożonym błękitem. Oczywiście po każdym etapie wszystkie kremowe produkty muszę koniecznie popudrować. Białą farbą FX maluję i dobrze rozcieram w takie rozbłyski łunę otaczającą Ziemię. Tą samą białą farbą i gąbeczką do podkładu także z NYXA tworzę na ramionach takie delikatne przejście między dekoltem a rękami. I znowu dla rozluźnienia trochę zabawy w kropeczki eyelinerem, ja to naprawdę lubię. Przejdę teraz z powrotem do twarzy. Najpierw zakładam soczewki, a potem rzęsy. Użyłam dwóch modeli rzęs z NYXA. Napiszę Wam w opisie, jakie to były modele. Do makijażu ust wybrałam trzy odcienie pomadek w płynie NYX Lingerie. Numer 22 jako podstawa, ten ciemniejszy to 24. Dobrze je ze sobą mieszam, żeby przejście było łagodne, a na sam środek nakładam jeszcze numerek 16. Zupełnie spontanicznie wykonałam jeszcze taki częściowy obrys ust białym eyelinerem. Teraz możecie zobaczyć, co skrywałam przez ten cały czas pod chustką. Wyszły z tego takie fale loki-koki. Na sam koniec pokażę Wam jeszcze, jakich produktów użyliśmy do tej demolki, którą widzieliście w intro. I to by było na tyle, kochani. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam nareszcie pokazać Wam moją wizję tego tematu i że mogłam kolejny raz za pomocą makijażu opowiedzieć Wam pewną historię. A oprócz tego, wiecie co, przede wszystkim jestem zaszczycona, że kolejny raz mogłam stanąć w szranki z 19-orgiem fantastycznych artystów, dla których kreatywność to jest drugie imię. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli wyrazicie swoją opinię na temat tego filmiku. I do zobaczenia, buźka!